Przed nami seria czwarta, a dokładniej mówiąc czwarta trasa czwartej serii, no ciekawie się złożyło, Harbor Ramps. Zobaczmy, co tu się wyrabia. Mapa jest generalnie dość spora, ale nie ma się czego obawiać, ponieważ mamy do dyspozycji jedynie te 4 segmenty, 4 takie rampy, które możemy umieścić w jakichś miejscach. No i teraz zastanówmy się, w jakich miejscach by się najlepiej one sprawdziły, bo generalnie musimy przejechać przez 3 kontrolniaki ulokowane w bardzo różnych miejscach. Ja może pierwszy segment bym umieścił w tym miejscu. Tak, zaraz po starcie dostaniemy się na tę drogę i byśmy się udali do tego kontrolniaka. Drugi segment w tym miejscu i trzeci nieopodal, tak żebyśmy pokonali doki. Dostaniemy się do kolejnych 2 kontrolniaków. No i ostatni segment będzie tutaj. Także tak się prezentuje mój plan. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i zobaczymy, jak to wypali. 46 sekund na złoto. Co najwyżej taki czas musimy ustanowić, żeby 3 medale zdobyć. Autor oczywiście pojechał nieco szybciej. No generalnie najważniejsze jest na tej mapie, żeby się nie zgubić. Bo jeżeli się zgubimy, no to, no, wiecie sami. No ale jeżeli będziemy się chociaż troszeczkę orientować, no to myślę, że sobie poradzimy. No i tu już mamy metę. Zobaczmy jak tam... O, patrzcie na to, no co za niespodzianka. Ja już myślałem, że trafimy na metę, a tu, proszę bardzo, pojazd nagle zdachował. Fajny fikołek, no szkoda tylko, że to nie jest tryb ewolucji, więc no niestety wszelkie ewolucje się nie są punktowane, ani trochę. No ale do trybu ewolucji jeszcze przejdziemy. Na pewno. Tak, no tutaj też musimy się zmieścić, no tutaj akurat się niestety nie udało. Dobra, na razie jakoś idzie, teraz żeby się zmieścić, tak jest. No, żeby nie spaść do wody to przede wszystkim. Jakoś sobie, jakoś ogarniemy temat, że tak powiem. No dobrze, udamy się na metę, chociaż czas nie będzie najlepszy. Możliwe, że nawet na złoto zabraknie. Ale już przynajmniej będziemy już wiedzieć mniej więcej jak jechać. 49:19, no pewnie tylko 2 medale będą, tak? Tak jak myślałem. No to trzeba poprawić czym prędzej. No tutaj malutki błąd, przez który trochę straciliśmy. Aj, kurczę, szkoda. No właśnie, nie jest tak wcale łatwo się zmieścić w tych dokach. Bo jest, no, bardzo wąsko. O, teraz bardzo dobrze. Mam nadzieję, że utrzymamy się. No, to jest okazja 1 na 10. 7 sekund przewagi nad duszkiem. I teraz, żeby tylko trafić w metę i będziemy w domu. No, 42:19. Mam nadzieję, że wystarczy. Tak jest, mamy Nadeo. Pierwsze w tym odcinku. Bardzo się cieszę. Uff. A jaki czas... Nadeo ustanowił 43,34. No to jednak troszeczkę go wyprzedziliśmy. A zatem ostatnie już zadanko w serii Brainstorm. Aim for the top. Bardzo ciekawe zadanko. Zaczynamy na parterze, a musimy dostać się parę pięter wyżej. Mamy do dyspozycji drogę, parę segmentów turbo i oczywiście rampy. Więc może spróbujmy na początek, powiedzmy 3 segmenty turbo, jakaś skocznia i podwyższymy drogę o 3 poziomy. Poprowadzimy drogę mniej więcej w taki sposób i teraz dołożymy kolejne segmenty turbo, powiedzmy z tyle, kolejna wyskocznia i znów podwyższamy, raz, dwa, trzy, cztery, no może 5 poziomów. Mam nadzieję, że nie będzie za wysoko. No i gdzieś mniej więcej tutaj, o, wybudujemy. Ostatnie segmenty turbo. Cyk, cyk, cyk. Skocznia, no i jest meta. Oczywiście będziemy przeprowadzać korekty w razie czego. Tutaj możemy, no, nie doskoczyć, tak jak niestety w tym przypadku. Tak, no tutaj chyba wchodzi w grę właśnie metoda prób i błędów, myślę. Bo za pierwszym razem, no to raczej wątpię, żebyśmy zbudowali taką optymalną drogę. Więc trzeba będzie, no, próbować parę razy, no i w końcu się uda taką drogę wybudować, dzięki której możemy powalczyć o wszystkie 4 medale. O, tutaj już teraz jest dobrze, w miarę. I teraz ciekawe, czy tutaj dolecimy, tak jest. Więc tutaj było dobrze. I ostatni skok. O, no, akurat wyszło, 17,23. Jest złoto, ale trzeba jeszcze szybciej pojechać. Ok, przeprowadziłem kolejne korekty. Mam nadzieję, że teraz będzie na tyle dobrze, że już Nadeo wpadnie do kieszeni. Cyk. Jeszcze troszkę. Właśnie, ten ostatni moment należy jeszcze dopracować, bo generalnie pierwsza połowa już była dobra, naprawdę. To już jest chyba moja 5. wersja trasy. No i zobaczymy teraz. I... o! No już chyba było dobrze, aczkolwiek to jeszcze nie jest to. No powiem szczerze, że dość trudna trasa nam się przytrafiła. Bo już kombinuję blisko 20 minut z tą mapką. I na razie poniżej 17,23 nie potrafię zjechać. Ale zobaczymy teraz. Może coś się zmieni w końcu. O! Patrzcie na to, 14,80. No dokładnie o to mi chodziło. Zobaczcie, przed metą wlecieliśmy, no, niczym jakiś pocisk z pistoletu. No, lepszego scenariusza sobie nie mogłem wyobrazić. No, spójrzcie na to. O, jadę sobie, no i niczym pocisk z pistoletu do mety. Coś pięknego. No i tak oto kończymy zmagania z 4. serią łamigłówek. Przechodzimy do 5. A co tutaj mamy? Big Ball, Work Avant, Junken Tunnel, The Left Speed. Czyżby Mini Zmora numer 2? I Pillar of Summer. No dobrze, zaczniemy od Big Ball. Na tej trasie, moi drodzy, budujemy coś w stylu lejka, tak. Coś w stylu lejka, tudzież spotka, albo UFO. Nie, dobrze, już bez takich skojarzeń. Po prostu stawiajcie segmenty tak, jak ja teraz prezentuję, no inaczej się ich nie da postawić de facto, tylko w ten sposób. No i zobaczymy, jak się będzie ją przejeżdżało. Może na początku przez te 2 kontrolniaki. Tak, bo w sumie mamy 8 checkpointów. Tu są kolejne 2. Ale trasa wygląda generalnie na dość łatwą. O, tutaj jeszcze checkpoint, no i jest meta. 25,67. A, jest złoto, ok. Ale zobaczcie, jak niewiele zabrakło do Nadeo. Chyba 0,18, jeśli dobrze liczę. O, już jest 0,15 przewagi, fajnie. Tak, za pierwszym razem trochę inaczej pokonywałem. Więc spróbujmy przejechać tę trasę, no, tak samo jak przy pierwszym podejściu. Tylko że po prostu minimalnie lepiej. O, i myślę, że Nadeo wpadnie. Tak, czyli najpierw ten, później ten. O, nawet sekundę, patrzcie, udało się nabić przewagi. Aj, no gdyby się nie poślizgnął, no. Jeszcze raz. Kurczę, zapominam o kolejności. Dobra. Dobra, to już będzie ostatnie podejście. Obiecuję. No, i obietnica dotrzymana. Kolejne interesujące zadanko. Mamy start, metę i kontrolniak, ale zwróćcie uwagę, w jakich miejscach są ulokowane. Start mamy na środku, kontrolniak z przodu, a metę z tyłu, więc nie powiem, bardzo interesująco. Mamy też do dyspozycji jeden taki segment przyspieszający i 14 zwykłych. Tak, turbo proponuję umieścić w stronę mety, tak żeby przyspieszało właśnie w kierunku mety. Oczywiście można tę trasę jakoś obejść, powiedzmy o, w ten sposób, no ale mówiąc szczerze, no trochę wam się zejdzie na tym, więc proponuję po prostu tak zawrócić, zaliczyć checkpoint, no i w stronę mety się udać. O, mam nadzieję, że będzie dobrze. O, czyli robimy taką nawrotkę. O, bardzo proszę. I jest meta, proszę. 12,34. Ciekawy czas, bo 1, 2, 3 i 4. Tak, i jeszcze 0,30 trzeba dołożyć. O, świetnie, 29. No, powinno starczyć. No i jest, 0,01, moi drodzy, pokonane Nadeo. Tym razem mamy następującą sytuację. Start, meta, brak checkpointów i do dyspozycji jedynie te oto podziemne segmenty. Także będziemy wjeżdżać do tunelu. Więc powiedzmy turbo. Albo damy od razu 2. Zakręty. O, i wyjście z tunelu. Tylko czy rzeczywiście ta trasa jest naprawdę taka prosta? No właśnie, rzeczywistość często jest zgoła inna. Zobaczcie, już złoto przeleciało. Także nie jest za dobrze. 22 sekundy. Ale ja mam kolejny pomysł. Zlikwidujemy te 4 zakręty i po prostu damy wyjście z tunelu już wcześniej, tak żebyśmy wyskoczyli tak w stronę mety już. Mam nadzieję, że dobrze myślę. O, i cyk, wyskakujemy. No i to był dobry plan, 17,39, złotko wyprzedzone. A ile ma Nadeo? 15,72. Tak, wydaje mi się, że Nadeo mogło tę trasę pokonać bez driftów. No, dość niewielka przewaga nad duszkiem. Tak, a jakbyśmy tę trasę pokonali bez driftów, to ciekawe, jakbyśmy czas wtedy ustanowili. A, no właśnie, właśnie. Bez ślizgania się chyba powinniśmy to przejechać. O, dokładnie w ten... no prawie w ten sposób. No będzie rekordzik na pewno, ale wciąż bez medalu. 16,85. No jeszcze wciąż ponad sekundę brakuje. Może być ciężko, moi mili. A jaki czas teraz? 16,33. No chyba pora na zmiany, tak. Tak, bo jak mamy za dużą prędkość, no to pojazd ma olbrzymią wręcz tendencję do ślizgania się. A akurat jest bardzo duża szansa, że Nadeo się w ogóle nie ślizgało na tej mapie. Ustanawiając właśnie 15,72. O, i turbo przed wyskokiem. 16,23 jest rekordzik kolejny. Ale jeszcze pół sekundy trzeba będzie dołożyć. O, może teraz? No i jest, 15,62. Jak się bardzo cieszę. Tak, czyli po prostu trzeba tę trasę przejechać bez driftowania. O, tak jak teraz. Tak jak teraz powtórka pokazuje. No i można nawet 0,10 pobić czas autorski właśnie. Kolejna mapka. No i niech zgadnę, to jest zadanie podobne do trasy The Right Speed, które też polegało na rozwinięciu odpowiedniej prędkości, by pokonać fragment terenu. No tutaj też musimy właśnie odpowiednią prędkość uzbierać, tak żeby pokonać, przeskoczyć kawałek nieba i zaliczyć metę. Więc w tym celu no musimy zrobić takie małe kółeczko. No, mniej więcej takie kółeczko. I teraz parę segmentów antyprzyspieszających. O, prawie się udało doskoczyć. Czyli chyba to no, poniekąd sugeruje, żebyśmy też, tak jak na poprzedniej mapie, no właśnie nie ślizgali się. O, fajnie, fajnie, fajnie idzie. No i jest, pięknie, 22,64, mam nadzieję, że wystarczy. No niestety, dlaczego? 22 sekundy, 23 Nadeo. Nie mówcie mi, że znowu na tej trasie będę się męczył tak długo jak na prawym przyspieszeniu. Jak na The Right Speed trasie. O, może teraz. Proszę, powiedzcie mi, że to będzie ten przejazd. Aj, 22,53. Niedobrze. Pomniejszyłem trochę kółko, jak widzicie. Ale czy to jest krok w dobrą stronę? Zaraz się to okaże. Proszę Państwa, no i proszę bardzo, tak trzeba było zrobić. Ale jestem mądry. No proszę, tylko jedną zmianę dokonałem i... no i to już starczyło. Także nie było aż tak... Ło, patrzcie na to, tekstury zniknęły. Co tu się dzieje? Pierwszy raz widzę takie czarne okno. Nie, naprawdę, co tu się stało? Jakiś błąd z teksturami, no dobra, trudno. Ale odłóżmy anomalie graficzne na bok i zajmijmy się zagadką Pillar of Summer. Zagadka, która wygląda na skomplikowaną, nie powiem. Jak wczytałem tę trasę po raz pierwszy, to no wręcz no trochę się przestraszyłem nawet. Mamy 6 checkpointów. Zwróćmy uwagę, że są ulokowane na bardzo różnej wysokości. A tutaj bardzo ważna jest, moi drodzy, kolejność, w jakiej będziecie te kontrolniaki przejeżdżać. Jeżeli ta kolejność będzie niewłaściwa, no to Nadeo tutaj na bank nie zdobędziecie. I teraz na spokojnie zastanówmy się, jaka to będzie kolejność, ponieważ po tym checkpoincie, no zobaczcie, mamy dwie możliwości. Ten checkpoint jest znacząco niżej, ale ten checkpoint już jest tylko troszeczkę niżej, a to jest bardzo dobry znak. I właśnie ten checkpoint będzie następny, jaki pokonamy zaraz po tym. I teraz po tym checkpoincie udamy się do tego kontrolniaka, bo też jest tylko troszeczkę niżej. Tak samo ten checkpoint również jest na właściwej wysokości. Teraz będzie ten. I ostatni checkpoint znajduje się w tym miejscu. O, bardzo proszę. I gdy już pokonamy wszystkie kontrolniaki, no to już zostaje nam tylko meta, więc może jakaś, o, jakieś wzniesienie, żeby dostać się tutaj. O, i to będzie już wszystko. Tak, czyli najpierw ten checkpoint. Potem udajemy się do tego. Dzięki temu, że są tylko niewielkie spadki wysokości, no to umożliwi to nam bardzo płynną jazdę. Zobaczcie. I to jest chyba właśnie metoda na tę mapkę. Czyli chyba wciąż zapamiętałem, na to wygląda. Bo za pierwszym razem próbowałem po prostu... Jechałem prosto od startu, no i no nie opłaciło się to zbytnio, delikatnie mówiąc. Dobra. Tutaj może być trochę ciężej trafić, ale dajemy radę mimo to. I jest meta, proszę bardzo, 27,50. Akurat pięknie udało się wlecieć i zdachować przy okazji. Dobrze, to jeszcze poprawmy to jakoś fajnie i zostaną nam już tylko 2 serie do załatwienia, moi drodzy. Także no, w następnym odcinku mam nadzieję, że już na dobre zamkniemy drugą kampanię, czy właściwie pierwszą, bo w pierwszej kampanii jeszcze wciąż mamy do zdobycia puchary, ale pucharami się zajmiemy nieco później. No i proszę bardzo, 26:26, bardzo ładny czas. I tak oto zamykamy już piątą serię łamigłówek. I w tym odcinku to już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym odcinku rozwiążemy już najprawdopodobniej ostatnie zagadki Trackmania Sunrise Extreme. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.